my pytamy o przygotowania do szkoły. Czy już skompletowana wyprawka? Jak... I co będą Państwo kupować? No, książki, ubrania dla dzieci. Przydatne rzeczy trzeba kupić. Jaki koszt Pan ocenia? Do 1200 zł. Mały chodzi jeszcze do przedszkola, a moje przygotowania do szkoły jak zwykle za tydzień się zaczyna. Ale do przedszkola to też jednak spory wydatek, prawda? Rzędu ilu? U nas w przedszkolu dopiero w połowie września będzie wiadomo, co kupić, po co, bo może z zeszłego roku zostało. Tak? Czy wyprawiają może Państwo dziecko? Jaki? No, wyprawiamy. Muszę powiedzieć, jak to wygląda? Bardzo krótkie wakacje, niestety. Dziecko jeszcze chciałoby dłużej, żeby było. A przygotowania, podręczniki kupione, kapcie? Wszystko już jest zapewnione, oczywiście. I proszę powiedzieć, jaki koszt mniej więcej w tym roku? Duży. Zresztą książki bardzo są drogie, niestety, w ogóle. Co mówić o innych rzeczach, w ogóle no to dodatki, to wiadomo, też przyjemność taka kosztuje też dosyć sporo. A do której klasy już chłopak? Szóstej. Aha, to już ostatni też? Ostatni rok, w ogóle największe przygotowanie, w ogóle żeby, a później dalej gimnazjum. Jeszcze gdzie? Nie wiem. Czy jeszcze czegoś brakuje? Jeszcze coś trzeba dokupić? Nie, już wszystko akurat mamy, całą wyprawkę, łącznie w ogóle ze strojem sportowym też. Na finiszu, brakuje nam tylko 3 podręczników, a tak wszystko już mamy. A proszę powiedzieć, jaki koszt w tym roku? A nie wiem, bo ja część używanych kupowałam, dostałam, także na razie to 500 zł wyniosło mi to przygotowanie. My pytamy o przygotowania do szkoły. Ile to w tym roku pękło, że tak powiem? Ojojoj, jeszcze nie wszystko, ale około 400 zł, ale jeszcze nie wszystko dla dwójki dzieci. A mogłaby Pani powiedzieć, w jakich klasach są te córki? Druga klasa i pierwsza. Czy coś trzeba jeszcze dokupić, czegoś brakuje, czy też od podręczników Państwo zaczęli? Od podręczników. No, i tak jakoś. Wybierałyście sobie piórniki? Tak. I z czym wybrałaś piórnik? Z violettą. Czego jeszcze brakuje? Czy mazaki, kredki, wszystko jest, wszystko zapięte na ostatni guzik? Fajnie, tak. Że jest szkoła? Bardzo się cieszę. Dla Pana jako rodzica, no niezły wydatek, prawda? Przy tych naszych pensjach? No, trochę kosztuje szkoła, nie ma co ukrywać. Trzeba już planować w domowym budżecie, że to wrzesień zbliża się i... No, tak. Trochę przeszczędzi przez wakacje. Pytam o przygotowania do szkoły. Czy już wszystko kupione? Tak, wszystko. No niestety, jeszcze wszystko nie kupione jest. Część, większa część. No, tak gdzieś koło 1000 na dwójkę dzieci. Tak. A proszę powiedzieć, w jakim wieku są pociechy? Ma 7 lat i 14. Czy też wszystkie nowe podręczniki, czy też część używanych może? No troszeczkę jest używanych właśnie dla starszej córki, a niestety dla syna wszystkie są nowe podręczniki do drugiej klasy. Wszystko kupione, czy jeszcze czegoś brakuje? Czegoś no, nie można było znaleźć? Właśnie szukamy plecaków jeszcze, także przyszliśmy właśnie pooglądać plecaki i zakupić. No i jeszcze jak tam z kapcie są takie drobnostki. Jeszcze na pewno nie. Jest bardzo dużo do spraw, do załatwienia i no nie jest za... i drogo, bardzo drogo jest wszystko. Ile Pani przeznaczy w tym roku na te przygotowania, na wyprawkę? No bardzo dużo, bo jedna córka idzie już powyżej poza Filipowem, to wiadomo, że to jest bardzo dużo cena. Na pewno ja liczę około 1000, powyżej 1000 na pewno. Bo to i wszystko, i buty, i nie buty, wszystko kosztuje niestety. A podręczniki aż do przesady, bardzo drogie, prawda? Bardzo drogie. Porównać zeszłoroczne i ubiegłego roku i zatem tego roku jest różnica bardzo duża, 30% poszły w górę. Od dzisiaj byłam, to zostawiłam sporo sumę.